w poprzednim odcinku. Zeschiłem się za tobą. Wszystko jest okej. Czy ty masz mi coś do powiedzenia? Czemu się ożeniłaś z Emmą Rose? Idziemy do sądu. Ej, to zróbmy taki ślub potrójny. Ona jest adwokatem. No jest. Chyba mój syn jest na wyspie. Twój syn? Ponieważ potrzebujemy ślubu. Halo, proszę pana, co pan tutaj robi? Ej, co jest? Co to jest za słodziach? To jest mój syn. Jestem twoim zaginionym ojcem. Dzień dobry, co pan chce od mojej kobiety? Mówi pan, patrzę, czy katalizator jest i czy olej nie trzeba wymienić. Wszystko jest, spokojnie, ja tu dbam o żonę. Znaczy przyszłą żonę. Aha. Jestem chory, sorry, jestem chory. Dobra, wybaczam. Jak tam, życie mija? Dobrze, co u ciebie, stary? Też to dobrze. Kim ty jesteś? Ja jestem Bogiem Bogów. Jesteś Bogiem? A potrafisz coś mi zrobić pobożnego? No, zrób. Fuck you. No to nie jest pobożne, f***erze. Dobra! Ty co tam ludzie tak się prują? To jest jakaś gruba strzelanina. Zobaczymy co tu się wyprawia. Policja. Mam nadzieję, że mnie zastrzelą, bo ja tylko idę. Dobry wieczór. Karabin, ty! Aż se podniosę. Właśnie nie mam. Dzięki wielkie. Ja tu po amo przyszedłem. Wypadł stąd! Ty, kto to? Kto się tak pruje? A ty co? Ty! Różowy! Co ty się tak prujesz do mojej kobiety? Nie do ciebie, nie do kobiety twojej. A, no to wybacz. Czy tam jest ser? Nie, czekaj, czekaj. Przepraszam, przepraszam. Lubi pan surfować? Ja chcę zdjęcie z idolem, ja go kocham. Serfinio, kocham się! Serfinio, kocham się, Serfinio. Serfinio, proszę. Nie, jestem twoim fanem. No, kto jest fanem? Serfinio, jestem twoim fanem. Jezu, kocham cię. Też cię kocham, też. Ej, nie bij mi widza, ty! Kocham moich widzów! Przytul mnie. Szczyko mnie odkują, czekaj. Bo nie mogę nic zrobić. Idolu, kocham cię. Nie mam noża, żeby go odkuć. Mogę z tobą zdjęcie? Oj, sorry, nie! Możesz, spokojnie. Kochaj, Serfinio. Ej, przyjacielu, a ty na... Bo ty już nie jesteś szefem Balasów, nie? Nie, ja jestem świętym Mikołajem. Bo wpisałem twój kod promo. O, dzięki wielkie. Pamiętajcie, ukośnik promo surfero. Ukośnik promo surfero, ukośnik promo surfero. Ukośnik promo surfero daje wam kaskę oraz VIP-a, także nie zapominajcie o tym kodzie, bo szkoda byłoby jeszcze gapić taką okazję. Ej, co to za goście na moim podwórku pamięta? Stary, to jest mój podjazd, tych coś. No wiem, sorry, bo mi z domu wyszedł i do admina napisałem zły numer domu. A to ty tu mieszkasz? Nie, kurde, ja myślałem, że mam nowego sąsiada. Moja dziewczyna jest agresywna. Moja dziewczyna jest aniołem. Ona ci tam gdzie zabił, widzę. Kapusz, inaczej szyi środka. Bez skrupów, sprzeda najlepszego ziomka. Kto mi zabił, widza? Wracaj tu! A, leżysz. Łatwo z tobą! Ty, ona jeszcze jest strzała. Nie będę cię dobijał. Ale masz teraz wszystkich przeprosić moich widzów. Ej, kobietę mi zadźgałeś? Co za f***er? Jak on cię tak dźgnął? On mnie nie dźgnął. A ty się sama dźgasz? Nie, ja sobie po prostu kręgosłup. To też masz strzała. Za oszukiwanie. A tego trzeba przeprosić. Przepraszam cię, Stefek. Ej, ciebie stary, jak coś nie słychać w ogóle. Ten czarny? No tak. Bo on biega za nami, go nie słychać. Mówisz coś, stary? No. Ty no nie słychać go. Ja go słyszę. Women. No nie słychać go. Co za debilka. Dobra, stary, jak się teraz odezwiesz, to dam ci 10 000 dolarów. No nic nie gada, podbijam stawkę. No gadam! 50 tysięcy dolarów wygrasz. No gadam! Powiedz coś. Mów! No gadam. On chyba nie chce tych pieniędzy. Ale chyba go cicho musisz wydrzeć mordę, bo cię nie słychać. Gadam! Głośniej, bo ja nie słyszę. Słyszysz go? Głośniej! Ty mnie kurwa z całej siły. No słyszysz mnie? Ale fajna animacja. Skąd ty ma? Z karnetu bojowego! Dobra, jedziemy. Halo, kurier? Słychać mnie! Słychać mnie? Zanowiłem paczkę, ten black dos to dla mnie. Nie mam. No jak to nie? Ej, słyszysz mnie? Ej, rozstrzela cię! Ja specjalnie do ciebie tu przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że jesteś najlepszy. Nie zmienią się, proszę. Dwa, poda się. Nie, proszę no cię. Nie strzelaj do mnie. Ty, Serfinio, będziesz mi będzie. Nie będziesz mojego idola bił. Nie! Chyba wszyscy nie żyją. Wszystkich na śmierć. Ciebie jeba, surferu. Znajdę go! Tam, wiesz do kogo celujesz, o kurde, jakaś dupeczka. Hej, maleńka. Ona chyba chemioterapię przeszła. A i pani ma chorobę? Ty, kurier, chcesz jeden na jeden? Rozwalę cię.
No właśnie, kurwa, widać. Co ty mi chcesz dać? O, Emma, dzięki. Kocham cię. Taksówka, jedziemy. Dobry wieczór, jak panu dzieje miej? Bardzo dobrze. Mi też, wspaniale. Tylko, że właśnie nas atakują. Pomocy! To chyba jakiś potwór. Oj, się rozwalił. A te, o, to jest ten, co taksówkarz gnębi, czekaj. A tobie się coś nie pomyliło? A co ty chcesz? No ty wiesz, kogo ty atakujesz? Przeproś, wysiadaj na kolana teraz i przepraszasz. Jakiegoś wieśniaka. Nie, na kolana i przepraszasz, bo będziesz rozstrzelany. Wieśniaku, to dawaj, jeden na jeden. No dawaj, na kolana! Wysiadaj na kolana, poddaję cię. Dobrze, już, już, czekaj. O kuźwa! No boję się, zabiliśmy! Ura! Nie, nawet sobie chyba kwit. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o Gaminajcie, to naprawdę dużo tracicie, uwierzcie mi. Jest to napój, który pomoże wam znacząco poprawić swoje wyniki grach. Na stronie możecie znaleźć bardzo różne smaki. Przypominam także jeszcze o kodzie Surfero, który daje wam 10% zniżki. Link do strony znajdziecie w opisie. Ty, ej, ty małpa różowa. Różowa małpa, ty mi karabin wisisz snajperski. Ty mi karabin snajperski wisisz. Karabin snajperski mi oddaj. Czyż tego karabinu nie zabrałem? Wiesz o co chodzi, stary. Ja ci tego karabinu nie zabrałem. Mówiłeś, że Fib zabrał karabin, a to policja zabrała mi karabin. Jesteś policją, odzyskujecie ukradzione rzeczy przecież. Ale została ona skonfiskowana przez służby, więc nie odzyskasz tego. Została ukradziona, bo ona jest legalna, stary. Nie wiem, wiem, że nie mogę ci udzielić żadnych informacji. Dobra, weź małpo, wracaj do zoo, bo się do policji nie nadajesz. Jezu. Halo? Ja jestem o takiego jednego chłopa, który mówił ci, że na Kajo masz tam anarko, prawda? No i mam płynąć. No to musimy się pilnie spotkać z nim teraz. Dobra, gdzie mam być? Zaraz ci zadzwoni, powiem ci lokalizację. No dobra, siema. Na złomowisko. Dobra, jadę. Dobra, Emma, słuchaj, chodź, będzie akcja chyba robiona. Ostatnio rozmawiałem z gościem i miał mi przygotować jakiś jacht do przewozu jakiegoś towaru, więc teraz jedziemy się z nim to spotkać i to zrobić prawdopodobnie. To ty? Ale... To. To nie ty. Ty co jest, kuźwa? To żaden z nich. Stój! Weź coś jeszcze raz powiedz. Nie, to jest z przodu, to jest z przodu. Siema. Siema, co jest? Serwero! Co? Nie. Serwero! Nie. Stary! Nie. No jak? Ja cię oglądam, stary. Kogo? Ja pierdzielę. Mnie? A jo, bo to jest tiktokerka, stary. To jest tiktokerka. Serfero. Co? No właśnie, przyznałeś się, że jesteś sobą. A, faktycznie. Sorry, dobra, uciekamy stąd. Nie, uj. Papa, widzu, uwielbiam cię. Co? Ty, poznaję tego typa w czarnym. Siema. Witam, wystawiłeś nas. Ja was wystawiłem? Idziesz z nas. Jak was wystawiłem? A to ty jesteś z tego... Co mi jeszcze zrobić? O, to ty jesteś. A bo ja ogólnie byłem z nimi umówiony na 17:20, ja nie przyjechałem wtedy. O to im chyba chodzi. Nie jestem ciekawy, co mi zrobią. O kurde, ja wiem, co to jest za miejsce. GTA Wojsko tu nagrywaliśmy. To była fajna seria. Ja co jakby ich tak napaść teraz? I zapytać się i wiecie, kazać im powiedzieć, gdzie jest ta łódka z tym całym towarem i wszystko ukraść. Co to jest? No, niemiło, wczoraj było. Co? No, co miałeś jeszcze zrobić? Nie pamiętam. Aha, to już tak gramy. Co miałeś jeszcze zrobić? A po co ci ten karabin? Co miałeś wczoraj zrobić? No wczoraj miałeś do mnie dzwonić po ten jacht, nie dzwoniłeś. Dzwoniłem. No to mi się telefon zepsuł, dlatego nie przyjechałem. Szedłeś spać. Nie, telefon mi się zepsuł, stary. Dzisiaj do mnie nie odbierałeś. Bo ci... Kuźwa, skrasowała mi GTA! Ja cię kręcę! Jestem. Dwa razy swoją kobietę nastraszyliśmy. Co zrobiliście? Straszyliśmy. O czemu? Czemu jej grozicie? No bo ona chciała coś tam napisać komuś, albo coś zrobić. Pierwsze, nie bardziej groziliśmy, tylko mówiliśmy, żeby lepiej nie pisała do nikogo. Dobra, podajecie się, oboje. Ręce w górę. Oboje. Tak? Tak, ręce w górę. Na pewno to chcesz? Tak. Oboje ręce w górę. Na pewno? Tak. Dobra, podnosicie ręce i do przodu tam, do przodu idziecie, w stronę wyjścia.
Powoli, bez biegania, ty też łysy. Będziesz się tego żałowali. Ta, sam będziesz żałował, stary. Kobiety mi będziesz straszył, chyba ci powaliło coś. Do przodu. Co chcesz z nami zrobić? Pogadać. Wychodzicie. Nie ma nikogo. Pod ścianę, tam, pod ścianę zastrzeliłem. I ręce w górze. Teraz ręce w górze, cicho. Teraz mi mówicie, o co wam w ogóle chodzi, czemu się prujecie do mojej kobiety, czemu się prujecie do mnie. Nie będziemy tak rozmawiać. To ja tu dyktuję warunki. Do ciebie? Ta, ty dyktujesz, żebyś zaraz mnie... Strzeli. No, co? W takim razie teraz powiedz mi, co się stało ze statkiem z towarem. Ej, nigdy się nie dowiesz. No co za... Gdzie on jest? Ej, no gdzie on pobiegł? Tam! Kuźwa, on wiedział, że ja chcę ten statek mu zarąbać, więc wolał uciekać, niż żebym dostał ten statek. Kuźwa, to jest strzelba, ja go na daleko nie zastrzelę. A może go poddam po prostu? Stój, stój! Nie masz już wyjścia, stary. Gadaj mi, gdzie jest ten statek, gadaj, gdzie jest statek. Żegnaj. No nie! Mów mi, gdzie jest statek, nie skacz. Powiedz, dobra, powiedz mi, gdzie jest statek i możesz skakać w sumie, wywalone, ale powiedz, gdzie jest statek. Dobra, mów, gdzie jest statek. Ja bym lubię cię w stopowie. Co? Co? O kurde! Ej, żyje! Przeżył! Co za... Aha, jeszcze koledzy po niego przyjechali. Nie, dobra. Wiecie co? Mogłem ja go od razu zastrzelić w zasadzie. Halo? Gdzie ty jesteś? Na złomowisku. A ja mu wciskam... Co? Co ona powiedziała? Czekaj, ona biegnie z tym chłopem, czy ten chłop ją prowadzi? Bo ja już zgłupiałem. A to on ją uprowadziłaś go? Ej, ej, biegnie ten! Negocjacje. Chcesz, żeby twój kolega był żywy? Chcesz, żeby był twój żywy kolega? Myślisz, że jestem normalny? No. Myślisz, że jestem normalny? No tak myślę, no. No, ugarij myślisz, się. Myślisz, jak zbudowałem tę imperię? Co? Myślisz, że jak to zbudowałem? Odejdź ode mnie, ty jesteś... Myślisz, że jak przeżyłem to? No jak ty to właśnie przeżyłeś? Dostałeś test, brawo. Jaki test zdałem? Co ty gadasz? Nigdy nie ufaj nikomu. I to był ten test? No myślisz, żebym przeżył? Bez ludzi, którzy by wiedzieli, że miałem uciec? Co? On jest serio jakiś psychiczny. Co jest z nim nie tak? No chyba za pozły cię. No, też już się tak wydaje. Wiesz co, ja stąd spadam. Tartaro, dzisiaj mamy kolejny odcinek, gdy gramy na Majestika.